Głos zabierze burmistrz Siemiatycz, pan Piotr Siniakowicz. Wieloletni księża, poczty sztandarowe, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Siemiatycz. Dziś, 11 listopada 2013, upływa 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Gromadzimy się już tradycyjnie przy obelisku niepodległości, aby wspólnie oddać cześć tym, którzy swoim zaangażowaniem, pracą, poświęceniem przyczynili się do odbudowy polskiej świadomości i państwowości po 123 latach niewoli. Wydarzenie związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości to przede wszystkim dzieje walk zbrojnych oraz działalność polityków na arenie międzynarodowej. Walki o granice rozpoczęły się jeszcze w trakcie I wojny światowej. Podczas tej wielkiej wojny, jak mówili o niej ówcześni mieszkańcy Europy, Polska otrzymała szansę wybicia się na niepodległość. W 1914 roku Legiony Polskie, formacja wojskowa dowodzona przez Józefa Piłsudskiego, utworzona na terenie Austro-Węgier, skupiała polskie organizacje paramilitarne, których celem była walka o odzyskanie niepodległości. Legioniści, walcząc na terytorium zaborów austriackiego i rosyjskiego, nie tylko angażowali się w działanie wojenne, ale także rozbudzali tożsamość narodową Polaków. Odzyskanie przez Polskę niepodległości nie byłoby możliwe bez akcji dyplomatycznych na rzecz polskiej racji stanu. Działania zbrojne i zmiany na froncie, które przebiegły przez terytorium dawnej Rzeczpospolitej, sprawiły, że sprawa polska stała się przedmiotem międzynarodowej debaty, w której głos zabierali przywódcy największych państw świata, m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Wilson oraz Polacy znani w opinii międzynarodowej z Ignacym Janem Paderewskim na czele. Odzyskanie niepodległości dokonywało się także w wymiarze lokalnym. W naszym mieście zaangażowani w wydarzenie listopada 1918 roku byli żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej oraz społecznicy, mężczyźni i kobiety, którym bliska była idea wolnej Polski. Winniśmy im wszystkim naszą wdzięczność. Nie sposób tych mieszkańców Siemiatycz i okolic wymienić w tym miejscu z imienia i nazwiska. Zachęcam do zapoznania się z artykułem Dzień Niepodległości w Siemiatyczach, który znalazł się w ostatnim numerze lokalnej prasy. Opisano tam okoliczności, w jakich rodziła się państwowość w Siemiatyczach. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zarówno działania zbrojne, jak i dyplomatyczne, mające na celu odrodzenie państwa polskiego, nie ustawały. Kształtowanie granic trwało aż do 1921 roku i prowadzone były przez Polaków na zachodzie i na wschodzie. Powstanie śląskie czy wojna polsko-bolszewicka to przykłady determinacji oraz poświęcenia naszych rodaków dla idei wolnej Polski. Polscy politycy uczestniczyli w konferencjach międzynarodowych, a także stwarzali podwaliny polskiego parlamentaryzmu i państwowości w kraju. 95 lat po tamtych wydarzeniach, których symbolem jest przekazanie przez Radę Regencyjną władzy Józefowi Piłsudskiemu, pragniemy oddać cześć wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie II Rzeczpospolitej. Wyrazem wdzięczności mieszkańców Siemiatycz za odzyskanie niepodległości jest modlitwa w intencji ojczyzny podczas nabożeństwa w cerkwi pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła oraz mszy świętej w kościele pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W związku z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Siemiatyczach zorganizowane są imprezy sportowe. Po raz 22 w naszym mieście w duchu sportowej rywalizacji w piątek 8 listopada odbyły się biegi niepodległości na ulicy Pałacowej. Dziś o godzinie 1 w nocy na Stadionie Miejskim wspólnym biegiem otworzyliśmy nocną sztafetę trwającą 11 godzin. Ta nowa inicjatywa, pierwsza siemiatycka 11 godzina sztafeta niepodległości Bogu i Polsce, została zainicjowana przez nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach w osobach Mirosława Samusiuka,
Dariusza Milowskiego oraz Tomasza Wanhela. Nocne biegi w atmosferze setek zapalonych pochodni spotkały się ze entuzjastycznym przyjęciem nie tylko tych, którzy na co dzień łączą sportowe pasje z życiem zawodowym. Uczestnicy sztafety wyruszyli w poradzie finałowej ulicami naszego miasta i dotarli pod obelisk niepodległości, aby wspólnie z nami uczestniczyć w obchodach rocznicowych. Jest to w naszym mieście nowa, znakomita myśl podkreślająca patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny. Cieszę się, że wspólnie przeżywamy radosne święto niepodległości Polski. Pamięć o odrodzeniu naszego kraju w 1918 roku to nasze świadectwo dla przyszłych pokoleń i wyraz wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do powstania państwa polskiego. Od wielu lat nasze lokalne patriotyczne święta ożywia Siemiatyckie Towarzystwo Hipiczne Szwadron. Propagują kultywowanie tradycji jazdy polskiej i edukacji historycznej. Stowarzyszenie tworzą ludzie różnych zawodów i profesji, a zamiłowanie do koni jednoczy ich do wspólnego działania. Swoją działalność opierają na etosie i ogromnym dorobku polskiej jazdy. W szczególności kawalerii międzywojennej, których to sposoby szkolenia, jeździectwa i konia do dziś dzień mogą być wzorem i znakomitą bazą do nauki. Wyrażając naszą wdzięczność, chcieliśmy dzisiaj ofiarować towarzystwu replikę szabli, będącą wyrazem podziękowania za uświetnienie miejskich uroczystości patriotycznych. Po uroczystościach pragnę zaprosić Państwa na program artystyczny Nasze Najpiękniejsze, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej imienia księżnej Anny Sapiechów-Jabłonowskiej, która rozpocznie się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Legionów Piłsudskiego. Dziękuję. Szanowny Pan Piotr Siniakowicz, Burmistrz Miasta Siemiatycze. W imieniu Stowarzyszenia Szwadron pragnę serdecznie podziękować za przekazanie oto tej szabli. Szabla to symbol polskości i potęgi militarnej, która przetrwała do dzisiaj w dziejach Polski. Jest też ukochaną bronią narodu polskiego, za pomocą której Polacy odnieśli wiele zwycięstw, w tym niepodległość. Przyjmując ją, pragnę podkreślić, iż jest to dla mnie i dla moich kolegów kawalerzystów wielkie wyróżnienie i podziękowanie za 8-letnią współpracę w kultywowaniu tradycji polskiej kawalerii. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mieszkańców Siemiatycz wieniec składa burmistrz miasta Siemiatycze w towarzystwie delegacji Rady Miasta Siemiatycze, księży oraz naszej pary książęcej. Thank you.
oświaty składa wójt gminy Sieniatycze. Kwiaty składa delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieniatyczach. Thank you.
tym momencie zapraszamy do wysłuchania kolejny raz naszej świętej orkiestry dętej, tym razem w utworze Poranna Poczta.